Witam Państwa w piątek 30 stycznia. W ostatnim w tym tygodniu i miesiącu wydaniu wiadomości telewizji Imperium powiemy o dość zaskakującej informacji płynącej z Gliwickiego Teatru Muzycznego. Wrócimy do tematu lokalu w piwnicach ratusza, a także przypłyniemy Atlantyk kajakiem. W mniej niż 2 minuty. Agnieszka Baron, zapraszam. Dyrektor Gliwickiego Teatru Muzycznego Paweł Gabara po 17 latach pracy rezygnuje ze stanowiska. W jego oświadczeniu opublikowanym na stronie teatru czytamy: czasami przychodzi taki moment w życiu, że należy powiedzieć stop. Ja właśnie tak zrobiłem. Przez kilkanaście lat oddawałem Gliwickiemu Teatrowi Muzycznemu moje serce, doświadczenie, pasję i czas. Pracowałem 7 dni w tygodniu, nawet w czasie urlopu, załatwiając sprawy służbowe, ponieważ dyrektor tak dużego teatru nie może sobie pozwolić na pełny odpoczynek i wyłączenie telefonu. Dyrektor podziękował także swoim współpracownikom, artystom i dziennikarzom. Gabara będzie pełnić swoją funkcję do końca marca. Tymczasem została już wszczęta procedura wyłonienia nowego kierownika teatru. Wraz z początkiem marca zostanie oficjalnie ogłoszony konkurs na nowego dyrektora. Do 4 razy sztuka. Jak już informowaliśmy w naszych środowych wiadomościach, miastu w końcu udało się znaleźć najemcy lokalu w piwnicach ratusza. Ścisłe centrum miasta albo nawet i serce miasta. Wydawałoby się, że taki lokal będzie łakomym kąskiem dla restauratorów. Tak się jednak nie stało. Lokal od 2012 roku stał pusty. Na czym polegał problem ze znalezieniem nowego zarządcy? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Urzędu Miasta. Nie wiem, czy możemy mówić o tym w kategoriach problemów, natomiast były wcześniej 3 przetargi, 2 zostały unieważnione. Pierwszy przetarg ze względu na to, że termin, w którym daliśmy pewne zwolnienie przedmiotowe dla najemcy tego lokalu. Chodzi tutaj o zwolnienie z opłat czynszowych w okresie prowadzenia prac modernizacyjnych. Był zbyt krótki dla potencjalnych najemców, w związku z czym nie było zainteresowania przy tak krótkim terminie, żeby podjąć się wynajęcia tego lokalu, w związku z czym już na etapie samego przetargu ten przetarg został unieważniony. Tak jak mówię, bo były sygnały potencjalnych najemców. W drugim przetargu bardzo późno dostaliśmy szereg zapytań, które mogły wpłynąć na przyszłą umowę najmu. Do nas wpłynęły, nie byliśmy w stanie na te pytania odpowiedzieć, zweryfikować tych pytań, czy faktycznie są na tyle zasadne, żeby do tej umowy je wprowadzać, i również został przetarg unieważniony. Na trzecim etapie, przy trzecim podejściu, najemca, który wylicytował najkorzystniejszą cenę dla nas na najem tego lokalu, odstąpił od podpisania umowy. No i czwarte podejście, udało nam się podpisać umowę, mamy najemcę i trwają prace. Warunki umowy. No przede wszystkim kwestia jest taka, że ten lokal, żeby mógł zacząć funkcjonować z przeznaczeniem na działalność, jaka została określona w przetargu, czyli działalność restauracyjna, musi zostać wyremontowane. Są to prace niezbędne, żeby jakąkolwiek działalność w tym lokalu podjąć. W związku z tym wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych i ma czas na te prace do 30 kwietnia tego roku. W najbliższą niedzielę Gliwickie Mrowisko wypełni się muzyką. Stanie się to za sprawą przesłuchań muzycznych do Międzynarodowego Festiwalu Rytm. Wydarzeniu patronuje telewizja Imperium. Zachęcamy Państwa do przyjścia w najbliższą niedzielę do Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko od godziny 17 do 19. B
Będzie m.in. pewien duet z Warszawy, który, jak sam mówi, tworzy muzykę w trakcie przechodzenia przez pustynię. A czym jest dla nich pustynia i czym jest ta muzyka? O tym widzowie przekonają się w najbliższą niedzielę. Wśród uczestników będzie także lokalna artystka Ewa Aksamit, która zdobywa już mniejsze i większe nagrody. Ewa tworzy własną muzykę zainspirowaną własnymi doświadczeniami życiowymi. A Studio Tańca Havana zaprezentuje wiele stylów tanecznych, w tym Jackson Style. Ale to jeszcze nie wszystko. Każdy widz będzie mógł wziąć udział w losowaniu 10 kuponów do jednej z gliwickich kawiarni. Zachęcamy wszystkich jeszcze raz do przyjścia do Mrowiska w najbliższą niedzielę od godziny 17 do 19. Zaledwie przez kilka godzin można jeszcze oddać swój głos w plebiscycie miesięcznika National Geographic. Wśród 10 nominowanych podróżników z całego świata znalazł się także Polak Aleksander Doba, który przepłynął kajakiem Atlantyk. Tym samym udowodnił, że marzenia są od tego, aby je spełniać. Głosy na pana Aleksandra można oddawać na stronie National Geographic. Link znajduje się także na naszej stronie tvimperium.pl. 67-letni kajakarz swego czasu odwiedził nasze miasto. Udało nam się wtedy z nim porozmawiać. Jestem już tak nominalnie starym człowiekiem, skończyłem 68 lat, ale ducha mam młodego i chęci to też. Turystyka kajakowa jest moją pasją od 34 lat. No i bardzo lubię pływać po nowych akwenach. A do akwenów ulubionych to należą rzeki, jeziora, a potem morza. No i skończyłem, wypłynąłem na oceany. Okazuje się, że można, dobrze się przygotowując, przepłynąć bezpiecznie nawet ocean. A z wielką przykrością dowiaduje się, że ludzie toną na małych rzekach tutaj. No cóż, trudno. Dobrze się przygotujmy, miejmy respekt przed żywiołem wodnym, no i wtedy jest frajda z turystyki kajakowej, którą wszystkim szczerze polecam. Do mojej pierwszej wyprawy oceanicznej, którą zakończyłem 3 lata temu, przygotowywałem się 31 lat. Całą moją karierę kajakową, a jak jeszcze dołożę do tego doświadczenie zawodowe, jestem inżynierem mechanikiem, które też wykorzystywałem w obu wyprawach, no to w zasadzie przygotowanie jest bardzo długie i takie nabieranie doświadczenia wszechstronnego i takiej praktyki życiowej bardzo mi się przydało. I w marzeniach to nie jesteśmy ograniczeni w niczym. Ja nie tylko sobie, ale wszystkim życzę, żeby mieć marzenia, bo to możemy marzyć o wszystkim. Ale część marzeń tak radzę tak zamieniać w plany, potem plany realizować. Jest wielka frajda, jak się samemu ma z tego satysfakcję, a się dzieli jeszcze z innymi. No ja różne tam plany mam, ale na razie będę się skupiał na pływaniu turystycznie kajakami po rzekach, co jest moją najbardziej ulubioną czynnością, jeśli chodzi o turystykę kajakową. Wiele sportowych emocji czeka nas podczas tego weekendu. Jednak zanim poinformujemy o ligowych rozgrywkach futsalowców, powiemy o sukcesie Marcina Kiełpińskiego z GAF-u, który po raz kolejny został powołany do reprezentacji Polski w futsalu na 9 lutego. Wtedy to nasza reprezentacja rozegra towarzyski mecz z Rosją. A tymczasem nasze futsalowe drużyny czeka pracowita niedziela na wyjeździe. Szósty w tabeli Ekstraklasy GAF wybiera się do Chojnic, aby rozegrać tam mecz z 8 w tabeli drużyną Red Devils. Druga nasza futsalowa drużyna NBIT, która plasuje się na szczycie tabeli pierwszej ligi, w niedzielę zagra z 4 w tabeli drużyną GKS Komprachcice. Obydwie nasze drużyny rozegrają mecz 13 kolejki. Oby ta 13 okazała się szczęśliwa. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Wyniki naszej codziennej pracy można śledzić w sieci kablowej Imperium Telekom i na naszej stronie tvimperium.pl. W wolnej chwili zapraszamy też na nasz facebookowy profil Telewizja Imperium. Kolejne wydanie w poniedziałek. Zapraszam w imieniu Katarzyny Magiery. Życzę spokojnego weekendu.